Kto wywalczy awans do Ekstraklasy? Cześć, dzień dobry, wtorek, kanał 365 dni o piłce, Piotr Rzepecki, witam Was w programie dotyczącym pierwszej ligi. Dzisiaj historie statystyczne, terminarze, wyniki, tabela, a więc to, co interesuje nas najbardziej. Mówię nas, mam tutaj w głowie fanów pierwszej ligi, no bo przed nami cztery decydujące kolejki w tym wyścigu o awans do Ekstraklasy. Jedne ekipy już są niemalże pewne i być może załatwią sobie ten bilet do elity już w ten weekend, inne mają tylko gdzieś taką wizję gry w barażach, natomiast to też będzie bardzo istotne, a więc zajęcie miejsc odpowiednio 3, 4, 5, 6, no bo to też jakby będzie determinowało kształt tych meczów, to znaczy czy będą zespoły grały u siebie, czy na wyjazdach, także dziś taka duża piguła informacyjna, myślę, że niezbędnik przed tym, co będzie się działo już w najbliższy weekend, jeżeli chodzi o rozgrywki na zapleczu. Nie ma co przedłużać, zaczynamy. Na start przede wszystkim warto sobie spojrzeć na aktualną tabelę po 30. kolejce Fortuna pierwszej lidze, jak to wygląda właśnie po tej 30. serii gier, która swoją drogą też była niezwykle emocjonująca. Mieliśmy między innymi potknięcie Lechii Gdańsk ze Stalą Rzeszów, czy też doskonale punktujący Znicz, który, kto wie, być może włączy się do tej gry obraży. Natomiast patrzymy na tabelę, tak to wygląda. Lechia liderem, punktów 59, oczko mniej ma Arka. Dalej, jeżeli chodzi o tę strefę barażową, to jest zespół GKS-u Tychy, GKS-u Katowice, Wisły Kraków, Motoru Lublin. Natomiast poza strefą barażową i cały czas walczące drużyny o te baraże, to jest Wisła Płock, Odra Opole, Górnik Łęczna, Stal Rzeszów czy Miedź Legnica. Myślę, że tak możemy sobie śmiało założyć, że oddzielmy grubą kreską wszystkie ekipy od pozycji numer 9 w górę, jako te, które realnie walczą o baraże. Oczywiście wiem, że matematyka jeszcze pozwala marzyć zarówno Miedź Legnica, jak i Stali Rzeszów, natomiast patrząc tak racjonalnie, raczej te ekipy mają bardzo małe notowania do tego, by finalnie znaleźć się w barażach. I w dzisiejszym materiale spojrzymy przede wszystkim w kierunku terminarza, a więc jakie są plany tych czołowych drużyn w Fortuna pierwszej lidze, ale też spojrzymy sobie, jak to wyglądało w latach ubiegłych, to znaczy cofniemy się do sezonu, kiedy po raz pierwszy mieliśmy ten nieprawdopodobny finisz rozgrywek, a więc kiedy wprowadzono właśnie ten system baraży, bo to też jest ciekawe, a więc jak to wyglądało w minionych latach, ile trzeba było mieć punktów, by na sam końcu znaleźć się w strefie barażowej, a także by awansować do Ekstraklasy. Tabelę aktualną widzieliśmy, także teraz spójrzmy szybciutko, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o cztery poprzednie sezony. Fortuna pierwszej lidze po 30. kolejce, jak w tej chwili widzicie, mam nadzieję, że to jest w miarę czytelne. Zaczynamy sobie od sezonu 19-20 i tak to wyglądało nie na koniec rozgrywek, a po 30. kolejce, żeby też była jasność, natomiast żeby to wszystko jakby też lepiej zobrazować, zaznaczyłem kolorem zielonym drużyny, które awansowały bezpośrednio, natomiast jeżeli chodzi o kolor żółty, to są ekipy, które wywalczyły awans po barażach. Natomiast po 30. kolejce w sezonie 19-20, a więc kiedy wprowadzono właśnie ten system playoffów, pod Beskidzie miało punktów 59, oczko mniej miała Stal Mielec, natomiast Warta, która finalnie awansowała po barażach, miała wtedy punktów 53, także możemy sobie też to śmiało skonfrontować z tym, co mamy w tej chwili, a więc w obecnym sezonie, gdzie Lechia również jest liderem z 59 punktami na koncie, natomiast sezon później Termalika to był najskuteczniejszy zespół właśnie po 30. serii gier, wówczas Słonik miał punktów 61, 5 mniej miał Radomiak, natomiast Górnik Łęczna, który finalnie awansował także z 6. miejsca na koniec sezonu, miał wtedy punktów 49. Patrzymy dalej, gdzie Miedź Legnica zdominowała te rozgrywki, a więc rozgrywki 21-22. Legniczanie mieli punktów 65, później była Arka, która finalnie nie wywalczyła awansu. Pamiętamy ta niespodzianka w półfinale baraży z Chrobrym Głogów. Natomiast Widzew awansował bezpośrednio, punktów po 30. kolejce miał 56, a z baraży bilet do Ekstraklasy wyszarpała Korona Kielce, wówczas ma 52 oczka. No i przed sezonem, mniej więcej 12 miesięcy temu, najlepszą drużyną był ŁKS. Rycerze Wiosny mieli po 30. kolejce 59 punktów. Później był Ruch Chorzów, który pamiętamy też do samego końca walczył z Wisłą Kraków. Natomiast Niebiescy mieli punktów 53. No i ten gdzieś zespół sensacja, a więc Puszcza Niepołomice. Drużyna trenera Tomasza Tułacza miała punktów 51. Po 30. serii gier w tamtym sezonie Fortuna pierwszej ligi. Oczywiście pewnie wielokrotnie słyszeliście, że ten sezon Fortuna pierwszej ligi jest wyjątkowy, że no gdzieś też ta liczba mocnych drużyn jest nieprawdopodobna, więc też specjalnie nie ma co się odnosić do poprzednich rozgrywek. Pokazałem to w ramach ciekawostki, żeby sobie to porównać, no bo to też myślę, że jest ciekawe, jak konkretne sezony wyglądały, zwłaszcza na przykład z uwagi na rozgrywki 21-22, kiedy był to sezon zdominowany jednak przez Miedź Legnicę. No i na przykład ten sezon poprzedni, kiedy no przecież do samego końca Wisła walczyła z Ruchem o to, by znaleźć się w tej strefie dającej awans bezpośrednio.
poprzedni, a na samym końcu pamiętamy, no ta strefa barażowa, gdzie w finale spotkał się Brookbet, a także Puszcza Niepołomice. Natomiast to, co jest w tym wszystkim najciekawsze, to plany czołowych ekip w tym sezonie pierwszej ligi, to znaczy jak wyglądają terminarze, bo przypomnę, że przed nami tylko 4 kolejki, tylko 4 serie gier, no i to jest już taki doskonały moment na pewno podsumowania i też taką zapowiedź tego, co nas może czekać w najbliższym miesiącu, rozgrywek na zapleczu, także od razu przenosimy się na kolejną planszę, na grafikę właśnie z terminarzami. Jak w tej chwili widzicie, to jest gdzieś terminarz wszystkich tych czołowych 8 ekip. Oczywiście wiem z ręką na sercu, że nie umieściłem tutaj Górnika Łęczna, natomiast wspomnę o planach drużyny z Lubelszczyzny, ale nie znalazł się ten klub po prostu na grafice. Natomiast od początku Lechia gra z GKS-em Tychy, później z Wisłą Kraków, z Arką Gdynia i z Miedzią Legnica. Do planów Lechii jeszcze sobie wrócimy, bo to jest gdzieś szczególny przypadek, no i podopieczni trenera Grabowskiego zasługują na to, żeby omówić ich jeszcze tak osobno, w takim osobnym segmencie. Natomiast patrzymy później plany Arki Gdynia, wyjazd do Bielska, następnie mecz z Zagłębiem Sosnowiec, które przypomnę już jest pewne degradacji, dalej to jest derbowy mecz z Lechią, no i później GKS Katowice przed własną publicznością. Natomiast jeżeli chodzi o Tyszan, to jest mecz z Lechią, z GKS-em Katowice, z Brookbet Termaliką Nieciecza i z Górnikiem Łęczna, następnie GKS Katowice, Stal Rzeszów, Tychy, Wisła Kraków i wyjazd do Gdyni. Z kolei Wisła Kraków kilka dni po finale Puchar Polski mierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec, dalej to jest mecz domowy z Lechią Gdańsk, która być może będzie już wtedy pewna awansu, następnie wyjazd do Katowic na mecz z GKS-ą i później Brookbet Termalika Nieciecza przed własnymi trybunami. Natomiast jeżeli chodzi o Motor Lublin, no to Beniaminek mierzy się z Wisłą Płock, ze Zniczem Pruszków, z Resową i z Podbeskidziem. No wydaje mi się, że zdecydowanie na łatwiejszy terminarz, natomiast rzućmy okiem jeszcze na te dwa ostatnie kluby. To jest Wisła Płock, mecze z Motorem, z Odrą, ze Zniczem i z Resowią. No i na samym końcu, tak jak widzimy zresztą na miejscu obecnie 8, Odra Opole. To są mecze z Górnikiem Łęczna, z Wisłą Płock, z Polonią Warszawa i ze Zniczem Pruszków. Także Opolanie też można powiedzieć, że mają dosyć łaskawy terminarz, przynajmniej w teorii, patrząc chociażby na fakt, że na samym końcu grają z dwoma beniaminkami. Jeżeli chodzi jeszcze o Górnika Łęczna, więc ekipę, która też nam może się podobać, jeżeli chodzi o tę wiosnę 2024, to tylko wspomnę, że drużyna właśnie prowadzona przez trenera Pawola Staną mierzy się odpowiednio z Odrą Opole, z Polonią, ze Stalą Rzeszów i z GKS-em Tychy, także jestem przekonany, że jeszcze do tej czołowej ósemki nam awansuje, no bo zresztą widzimy, jak to wygląda kolejka po kolejce, gdzie właściwie wszyscy na potęgę tracą te punkty, no i te rotacje w tabeli właściwie są na porządku dziennym. Rzućmy jednak okiem na to, co najważniejsze w kontekście tego, kto może ewentualnie awansować już w ten weekend do Ekstraklasy, bo jak pewnie doskonale widzieliście po terminarzu, Lechia mierzy się teraz z GKS-em Tychy, a więc mamy konfrontację pierwszego z trzecim zespołem w tabeli, no i też te różnice punktowe są niewielkie, bo obecnie, jak zresztą w tej chwili widzicie na tabeli, Lechia ma punktów 59, jeżeli sobie dopisze 3 oczka po ewentualnej wygranej właśnie z drużyną trenera Dariusza Banasika, będzie miała tych punktów 62, o 12 więcej niż GKS-a Katowice, oczywiście przed GKS-ą spotkanie, natomiast jeżeli tutaj GKS-ie powniesie noga i Lechia oczywiście wygra, no bo to jest w tym wszystkim kluczowe, to już będziemy pewni, że jedna drużyna oficjalnie awansowała do Ekstraklasy, także zmaterializuje się ta historia ekspresowego powrotu Lechii do elity na 3 kolejki przed końcem, natomiast żeby do tego doszło, to oczywiście Lechia musi wygrać z GKS-em Tychy, no i też no zobaczymy, Stal Rzeszów być może wygra z GKS-em Katowice, patrząc na formę drużyny z Podkarpacia, to oczywiście jest możliwe, chociażby ta wygrana przed tygodniem właśnie z Lechią, no i w ogóle też trzeba powiedzieć, że podopieczni trenera Zuba są na fali, no i kto wie, być może tutaj w cudzysłowie pomogą swoim rywalom sprzed minionej kolejki, natomiast tak czy siak, no myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że Lechia już jest jedną nogą w Ekstraklasie, tutaj musiałby się wydarzyć jakiś matematyczny kataklizm, żeby do tego nie doszło, żeby na przykład drużyna trenera Grabowskiego ostatecznie spadła do tej strefy barażowej, także już możemy powiedzieć no niemalże na pewno, że Lechia awansowała, natomiast no żeby to się wszystko dopięło, żeby już otworzyć te szampany, które już się obecnie chłodzą w każdej chłodziarce w Gdańsku, no to musi dojść do tego zwycięstwa z GKS-em Tychy. Warto też dodać, że w rundzie jesiennej Lechia także wygrała, to znaczy także, no oczywiście nie wiem czy wygra, ale wygrała wtedy na wyjeździe, więc gdzieś też ta matematyka, jeżeli chodzi o te bezpośrednie starcia między Lechią a GKS-em Tychy jest po stronie drużyny trenera Grabowskiego. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie, no bo pierwsza liga uczy nas non-stop przewrotności, chociażby ta porażka Lechii sprzed kilku dni w Rzeszowie pokazała, że nie możemy być nigdy pewni, ale też umówmy się szczerze, tak z przymrużeniem oka, że Lechii te wyjazdy do Rzeszowa nie leżą. Pamiętamy mecz
w rundzie jesiennej zresowej, no i również niespodziewaną porażkę. Dajcie znać koniecznie, co myślicie, bo wasza opinia też gdzieś mnie bardzo interesuje. Kogo typujecie? Jaki jest wasz wymarzony skład, jeżeli chodzi o trzy drużyny, które awansują do Ekstraklasy? Kto waszym zdaniem obok Lechii, no bo śmiało możemy powiedzieć, że Lechia już niemalże awansowała, awansuje właśnie do elity, czy to będzie Arka i na przykład GKS Katowice, a może GKS Tychy, a może finalista Puchar Polski, a więc Wisła Kraków, koniecznie piszcie swoje typy w komentarzach, zobaczymy, kto ma rację, będziemy się śmiali za kilka tygodni. Kanał 365 dni o piłce, oczywiście też zachęcam do subskrypcji kanału, kciuków w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.